Dobra, wracam do Was z kolejną częścią tutaj warsztatów albumowych. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widoczne. Znów po prostu działam pod wieczór, więc mam światło właśnie z tej jednej strony tylko. Tak, sobie oczywiście niczego nie przygotowałam. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, ale to zwykle dopiero wychodzi w praniu niestety te wszystkie jakieś takie niuanse. I tak dalej. Mam tak z 20 parę arkuszy przygotowane, to będzie za mało. Ja będę musiała na pewno sobie domówić jeszcze papier, bo tutaj jest, że tak powiem, pies pogrzebany, że nie mam wystarczającej ilości arkuszy bazowych. Będę musiała sobie je na bank domówić. Okładka ma wysokości 16 cm, więc sobie kilka milimetrów mniej obetnę papier bazowy, który okleję po długości całą okładkę. Okładka leżała cały dzień, dobę właściwie, równiutko, pod obciążeniem. Świetnie się sprawdza ten trymer do tego, muszę powiedzieć. Zobaczmy, 3 milimetry. Zwykle przy albumach sięgam po odległości co pół milimetra. Zdawało mi się, że więcej, czyli mamy 16 cm okładka, więc 15,5 robię arkusz papieru. I takie będą też strony. Jeśli nie lubicie tak, że tutaj tego płótna tak widać, no to wiadomo, możecie arkusz zrobić większy, ale ja osobiście lubię, jak to płótno introlizatorskie jest widoczne. Szczególnie jeśli to jest ładne płótno introligatorskie. Jeśli to byłby papier, no to pewnie bym się starała, żeby było jak najbardziej równo, tylko się da. Będę musiała na bank sobie dociąć tutaj ten jeden arkusz jeszcze, żeby trochę inaczej tutaj mi się wszystko spasowało. Żeby to nie było tak na środku, perfidnie. Tylko potrzebuję troszeczkę mniej. Powiedzmy, że ja tu zrobię kieszeń. 15,5 cm byłoby spoko. Chodzi o to, żeby łączenie po prostu tych dwóch arkuszy papieru na siebie będą tutaj nakładać się, żeby to tutaj nie było takie widoczne przez środek strony. Bo przy wygładzeniu papieru może to być potem delikatnie widoczne. To drugi arkusz A4 delikatnie sobie utnę, żeby tak blisko nie było tutaj miejsca łączenia dwóch arkuszy, bo jak będzie strona pracować, to może zacząć się tutaj wyginać. Więc taka uwaga właśnie, żeby starać się nie robić z tych arkuszy zbyt blisko łączeń, bo to różnie może się skończyć. I nakleję sobie najpierw może ten arkusz właśnie. Do klejenia oczywiście papieru używam kleju introligatorskiego, tym razem sięgam po takie resztki Magika. Nie ma to według mnie za dużego znaczenia, jaki klej introligatorski używacie. Ważne, żeby Wam pasowało jego konsystencja. Magik ma to do siebie, że jest dość gęsty, nawet bym powiedziała dla mnie osobiście trochę zbyt gęsty. No i nie podoba mi się właśnie, że on robi takie grudy. Więc ja to muszę rozprowadzić albo pędzelkiem właśnie, albo palcem. On jest po prostu bardzo gęsty. I to potrafi być widoczne przez papier, szczególnie cienki. No akurat papier kraftowy jest dość gruby. Nie mam stuprocentowej pewności, jaka to jest gramatura, bo zamawiam różne. Na pewno nie jest to 300. Mogę Wam trochę tu wejść w kadr, bo najłatwiej mi tu jest spojrzeć na całość od góry. Mogę po prostu głową trochę gdzieś tam wleść w kadr. Wszystko tutaj i rozprowadzam, żeby złapał ten klej. W razie co może się zdarzyć, że gdzieś przy narożnikach będzie za mało,
ale staram się ewentualnie ten klej tutaj w tą stronę właśnie wypychać od środka na zewnątrz, na rogi szczególnie. Zawsze o, coś wycieknie, zawsze coś pójdzie. Ale mówię, o, najlepiej od środka na zewnątrz. I szczególnie te narożniki wszystkie. Dobra. Zanim klej związę, to delikatnie kością w tą taką obłą częścią przeciągam. To jest miejsce łączenia okładki i po prostu już wprawiam ten papier, żeby się tutaj wszystko ładnie złączyło. Tylko ostrożnie właśnie, żeby grubą, tą cienką częścią tutaj nie wjechać, bo poprzerywacie papier. I wyrabiam w ten sposób papier, żeby ładnie tutaj się nie łamał tak brzydko od pracy na tej tekturze. I druga strona dokładnie tak samo. No i to, co pilnujemy, to żeby tutaj ta tektura, ten papier przylegał ładnie, żeby się nie podnosił, bo może właśnie się zdarzyć, że tutaj na grzbiecie będzie się podnosić. Dobra. Tutaj mi widzę, że trochę płótno nie wybiera idealnie, więc wepchnę tutaj klej. Dopasowuję sobie jeszcze, gdzie ten arkusz idzie. Więc tak jak widzieliście, tutaj obcięłam A4 arkusz na 27 cm, a ten o parę tam milimetrów to jest 29 i 2 mm. Tyle właśnie, żeby on był troszeczkę w większej odległości od tego załamania. Dobra. Zapomniałam tam wtłoczyć właśnie klej w te załamania. Nie powinno to nic szkodzić, bo zdarzało mi się to już parokrotnie. Że klej mimo wszystko na tym arkuszu papieru wystarczał. Ten magik to też chyba jeszcze dodatkowo zgęstniał, ponieważ odkręcony i tak będzie gęstniał właśnie po prostu starszym klejem. Kleje introligatorskie są na bazie wody, więc one po prostu odparowują z czasem. Jeszcze troszeczkę. I znów od środka na zewnątrz.
I ponownie w załamaniach przeciągam kością. No, widzicie, podnosi się tutaj arkusz. Trzeba to wszystko tutaj wygładzić. Przy grubym arkuszu papieru to dam Wam taką wskazówkę, że nawet trochę większy odstęp. Jeśli pracujecie z 300, to warto zrobić nawet większy odstęp. O, przesunęło mi się chyba, bo widzę, że nie jest tu idealnie równo. Niestety, minimalnie gdzieś tutaj zjechałam, przyklejając. Dobra, ja tu sobie zrobię chyba poboczną kieszeń i w ten sposób to zamaskuję w trakcie robienia okładki stron albumowych. Na okładce. Ok, i tak zamyka się nasz album. Tup, tup. Tutaj można jeszcze tak naprawdę pokusić się o jakąś kieszeń, jeśli będzie tutaj przestrzeń, ale ja zrobiłam bardzo tak na styk. Wtedy polecam po prostu ten grzbiet zrobić nieco wyższy, jeśli chcecie tutaj coś jeszcze robić dodatkowego, i taki trochę folio nam wtedy się tworzy w ten sposób. Zakręcę sobie play i przechodzimy do naszych stron. Tak naprawdę, właśnie jakbyśmy się uparli, to nawet na tym grzbiecie mogłoby być właśnie strony. Tylko tyle, co mówię, właśnie, że musiałby być ten grzbiet ciutkę większy. A tutaj pełni rolę. Przede wszystkim estetyczną, takie ładne, trudne zamknięcie. Nasze strony. Ja sobie tak zacznę od docięcia ich może. Żeby jak najmniej papieru zmarnować. To tak, 15,5 w tą stronę. A tu będziemy mieli też potem. Dobra, wystarczy. Więc tak jak widzicie, arkusz docinam na 15,5 cm. To będzie nasza wysokość. Cztery strony takie potrzebujemy. Będą za małe. Na coś innego wykorzystamy. Oj, no i się pomyliłam. Dobra, pomyliłam się. Zwykle w sumie tak docinam. Dobra, no tam wykorzystam sobie to, co mi zostanie ścinki, wykorzystam jeszcze na bank. I tak, na razie nie potrzebujemy właśnie trymera, tylko to jest 5 ósmych cala, 5 ósmych cala na 1,5 centymetra. Robię skrzydełka i to będzie chyba za dużo. Centymetr musimy mieć. Centymetrowe skrzydełka. Będą bardzo malutkie. Ale powinno się trzymać. Bo na centymetrze robiłam takie skrzydełka. Czyli centymetr to są 3/8 w salach. Jeśli nie jesteście ze mną pierwszy raz przy robieniu albumu, to ja mieszam ze sobą
miary, nie jest tak, że pracuję w jednej miarze, tam gdzie mi wygodniej, to posługuję się w calach, w centymetrach, jest to dla mnie bardzo płynne. I nie mam jakiejś takiej potrzeby, żeby wszystko było w jednej mierze. Zaginam skrzydełko i docinam na 15,5 cm. Wtedy po prostu jestem pewna, że to jest szerokość strony, no bo od zagięcia się układa. I jeszcze ta strona. Jedyny minus takich stron, no to mamy po prostu papier kraftowy, który na jednej stronie jest ładny, taki no kraftowy. No i drugą stronę, która jest taka szara. Są jakieś papiery kraftowe, które wyglądają na każdej stronie tak samo. Myślę, że to jest dość istotne, żeby się zaopatrzyć w coś takiego przy tego typu albumach, żeby jeśli macie taką potrzebę estetyki, to na pewno byłoby to dla Was fajne rozwiązanie. Ja sobie układam strony. Trochę macie mnie pod kątem, teraz widzę, bo kamera jest po prostu, telefon źle ustawiony, ale nic to nie szkodzi. Ja sobie robię taką na razie przymiarkę, bo będę strony wklejać bezpośrednio właśnie do grzbietu i będzie tak. Będzie dobra odległość, bo na to mi najbardziej zależy. I wklejam stronę już bezpośrednio właśnie do środka. Smaruję. Jedynie co się zastanawiam, czy na pewno tą stroną, czy nie lepiej było tą stroną. No tu będzie tak widoczne. Będzie widoczna ta różnica w kolorze. To jest chyba mój największy tutaj błąd. Ale ja i tak sobie i na te przerwy między stronami chcę nałożyć papier skrapowy. I tak często robię. I tutaj też bym tak zrobiła. Czyli tutaj to tak by było. Dobra, no już zrobię sobie nowe strony. Może być. O ile to skrzydełko przy zaginaniu mi się nie wygina jakoś brzydko, to od razu widzę, jeśli coś by się łamało, no to nie mam problemu z wygięciem tego w przeciwną stronę. Ale jeśli tylko zauważę, że coś się łamie, brzydko układa, no to musiałabym dociąć nową tutaj stronę. Jak patrzę, to wygląda jakby było krzywo, ale nie jest krzywo, po prostu tutaj to załamanie poszło trochę inaczej. A zobaczmy sobie tutaj, żeby wyrównać. To jest też gruby papier, więc jemu takie wywijanie prawo-lewo na tych zagięciach krzywdy nie robi. Jeśli robicie takie bigowania skrzydełek różnych na papierze satynowanym, delikatnym, białym, one są zupełnie inaczej robione, te arkusze papieru, i niestety może się przydarzyć tak, że gdzieś ten papier się Wam popęka przy takim wyginaniu prawo-lewo. Więc tutaj od razu uczulam. Ja sobie tutaj zmieniam po prostu, żeby na tym grzbiecie nie było dodatkowego koloru. Właśnie jaki by był ten szary kraftowy.
Też zastanawiam się, czy nie popełniłem sobie znów tego mojego błędu, którego robiłam w ostatnim albumie, że wklejam od razu strony. Ostatnio jakoś tak zaczęłam robić, że wklejam od razu strony. I nie jest to mój ulubiony sposób robienia stron, ale jakoś tak sobie ostatnio działam. No i ta jedna strona ostatnia. Okej. Pamiętajcie, że właśnie tworząc w taki sposób wklejane strony, lepiej nie robić, żeby one były ciężkie, bo one nie mają jakiegoś specjalnego tutaj ekstra wzmocnienia do grzbietu. One są tylko właśnie na tym cienkim pasku. Się wszystko trzyma. Papier kraftowy w ogóle bardzo dużo znosi i jeśli to jest wasz pierwszy album, albo dopiero zaczynacie i jesteście tutaj, żeby trochę więcej się dowiedzieć o robieniu albumów w scrapbookingu, to polecam wam pracę z papierem właśnie takim szarym, kraftowym. On jest nazywany szary, no ale on jest brązowy, wiadomo. Ale to są jak szare koperty. To ta sama historia. Mówi się szare, ale szare nie są. Nawet nie wiem, czy to nie jest bardzo podobny chyba materiał. No, to chyba jest bardzo podobny materiał, z którego one są robione. I ten papier. Dobra, bazę mamy gotową. Możemy zacząć do jej przyozdabiania. Nie mam jakiegoś wielkiego planu, pomysłu na ten album, na strony. Chcę, żeby on był trochę no, w miarę możliwości budżetowy. Te strony nie mogą być za bardzo rozbudowane. Tu wiem, że musi być kieszeń boczna. Może tu zrobię jakąś klapkę boczną, taką otwieraną. Zastanowię się. I może tutaj coś takiego bardzo podobnego w takim razie. Ja lubię taką stronę nad front robić, pewnego rodzaju, ale chyba zrobimy sobie taką trochę, żeby te strony były trochę takim odbiciem swoim lustrzanym. Wydaje mi się, że to jest fajny pomysł. Taki motyw przewodni albumu i jedną klapkę. Zdjęcia, jakie tutaj będą, to 9x13. Niewiele gdzie może się gdzieś wcisnąć, zmieścić zdjęcie 10x15, formatu 10x15, bo po prostu nie ma na tyle miejsca. Więc jest tutaj dominujący jeden format, ewentualnie mniejsze zdjęcia, ale ja zawsze robię na 9x13, ponieważ klientom łatwiej jest wywołać zdjęcia w tym formacie. Najmniejszy możliwy format, no ewentualnie 10x10, ale to już trzeba w konkretnym punkcie, a większość fotografów na pewno wywołuje 9x13 format. To jest taki powszechny format, który nie sprawia żadnych problemów. I tutaj zrobimy sobie z kolei klapkę otwieraną do góry. Zastanawiam się tylko, czy jakąś wstążkę tutaj wcisnąć. Sobie sprawdzę jeszcze, bo robię takie kółeczko na wstążce, które tutaj zamyka, a tu będzie kieszeń, klapka do góry otwierana. Ale zobaczymy jeszcze, jakie zamknięcie tutaj zrobię, albo zrobię po prostu z klapki mieszczącej, która tutaj bez problemu pomieści właśnie, nie mogę się wysłowić normalnie, chwila, moment. Normalnie taką klapkę na zdjęcie, albo i nie. Kieszeń chcę, żeby była 5,5 cm, ale to jest za małe, to na belly banda sobie zużyjemy. A tutaj mam taki jakiś arkusz, który mi został chyba z tej źle dociętej strony i on się akurat fajnie sprawdzi na zrobienie kieszeni. Więc źle docięta strona wcale nie jest źle docięta. Można ją wykorzystać. Skrzydełka tak naprawdę możecie tutaj na jaką tam grubość wam odpowiada i to ja się trzymam tego, robię to różnie, w zależności ile potrzebuję papieru, że tak powiem.
I u mnie najgorsza to jest to, że na tej bigownicy wymiar, który potrzebuję, jest tutaj tak na łączeniu. Więc ja z tego tak nie za bardzo będę korzystać. Ale na szerokość 5,8 cala? O nie, zrobiłam za małe. Gdzie ja tutaj patrzyłam? Aha, no patrzyłam źle. Dobra, no to ta strona poszła się właśnie. Tu mam jakiś taki dziwny, przebarwiony arkusz. To niekoniecznie. Ale tu coś jeszcze mam. I on będzie ok. Tak, pomyliło mi się. Nie 14 cm, tylko właśnie ponad 15 musimy zrobić tutaj. 15,5. Źle popatrzyłam. 6 i 1,8 w bigownicy. Tak. Sobie sprawdzę szerokość. Jest dobrze. Jest dobrze. I na szerokość kieszeń docinam na 5,5 cm. Nie wiem, czy ta drugi arkusz starczy, żeby zrobić od razu odbicie lustrzane. Bo może tak coś pierwsze właśnie pracę, że będę robić od razu odbicie lustrzane tutaj na końcu. Gdzieś mi nożyczki zaginęły, odłożyłam sobie gdzieś, więc sobie skorzystam z tych. Obcinam sobie narożniki po prostu, bo dzięki temu tutaj wszystko łatwiej i wygodniej się zagina. Przynajmniej tak uważam. I już sobie nawet od razu kleję tą kieszeń. Smaruję to jedno skrzydełko po długości. Zwróćcie uwagę, aby krawędzie były dobrze wysmarowane. Tutaj przy naszej kieszeni, jak i tutaj ta część. Mam nadzieję, że wciąż dobrze widzicie, bo ja powoli coraz gorzej. Już się robi po prostu ciemno. Tutaj. I potrzebuję moje arkusze, bloczka. I co my tutaj możemy umieścić? Sama nie wiem. Jeździłem się te arkusze tak podobają, że generalnie ja tu mam duży problem z wyborem stron. A ponieważ jestem tutaj, uderzamy jakby w czuły punkt mój, czyli oszczędności. I chyba krzywo przykleiłam trochę tę kieszeń. Wybaczcie, że tak wam zejdę trochę z planu, ale delikatnie zjechałam trochę z tą kieszenią. Już trudno jakoś, jakoś to będzie. Musi jakoś być. Przyrównam sobie tutaj ten wzór. A może tak zrobimy. Zaznaczam sobie ołówkiem, gdzie chcę, żeby chcę dociąć. I zobaczmy. Mamy tutaj 5 i 2 mm. Dobrze to patrzę.
To jest napis w ogóle, jeszcze jakiś, jakaś czcionka na tym, że dwoi mi się i troi w oczach, czy to jest dobrze. Dobra, będzie tak. No i oszczędnie tutaj być nie może, bo wystarczy mi, żeby to ładnie zakryć. A nic nie szkodzi. Weźmy sobie inny arkusz. Może tą mapę. A, bo te dechy. W ogóle te dechy. O, te dechy. Tutaj te elementy, te dodatki tutaj też fajnie wyglądają. No, może w sumie tak. W bieli. Ale chcę tutaj jeszcze zrobić klapkę. To tak w ogóle. nie zrobiłam. Sprawdzę sobie. Mam taki arkusz 15,5, ale co, on czy się nadał? Nadałby się 13,5. To tak zrobimy. Jeszcze tak sobie patrzę z ciekawości. Dobra, może on pójdzie na jakąś taką większą, dużą klapkę. Ten będą za małe na coś takiego, co ja bym chciała. Tutaj pokombinować. Wezmę sobie większy, duży arkusz. Biguję sobie skrzydełko z podwójnym takim bigowaniem, tak? Czyli biguję na 5 ósmych tutaj i później rowek dalej, to są 3 czwarte. Ledwo się normalnie mieszczę tutaj na biurku. I docinam sobie po kości. Normalnie to ja bym tutaj, wiecie, nie przesuwała tego trymera, ale chcę Wam pokazywać, jak docinam, czyli po długości tutaj 13,5 i na szerokość, żeby mieć 9,5 i 9,5. Bo zawsze najlepiej jest widzieć to, co ktoś robi, żeby zrozumieć. Wiem, o co kaman. I smarujemy klejem skrzydełko. I staram się tutaj wycelować na środek. Jeśli nie jesteście pewni środka, no to bierzemy linijkę. I tutaj 3 od góry. I tutaj 3 cm od dołu. I jest in the olo. Na środku od krawędzi papieru. Biorę mój arkusz, wklejam go tutaj. Nie całkiem, bo żeby te skrzydełka ładnie schowały się pod arkuszem, ja lubię właśnie. To jest trochę skomplikowane, żeby tak robić, ale no ja tak lubię i będę musiała te pod arkusze niestety docinać tutaj z góry minimalnie, bo one są klejone. Widać. Tutaj tak nie widać mocno, ale jak dotykam ręką, to czuję. Bardzo tego nie lubię. Jak są arkusze papieru klejone. Jestem ciekawa, czy oglądacie to i robicie ze mną album, czy może włączyliście sobie mój tutorial tak w tle. Będzie kilka części, więc zawsze mogę Wam trochę umilić czas stworzeniem. Tak. I teraz sobie muszę tu trzymać, by wiedzieć, gdzie będzie klejone. O, skrzydełko. Fajnie jest tak robić, jak najpierw robi się właśnie klapkę do strony, ale tutaj tak trochę. Utrudniałam sobie życie, bo czemu by nie? Sobie tutaj dopasuję arkusz. Jest dobrze.
Dobra. I kleimy. Nie wiem, czy nie słyszycie jakiegoś hałasu. Chyba coś z dworu. Muzykę chyba ktoś puszcza. Z jakiegoś tutaj domku. Mam otwarte okno w pokoju obok i może być coś tam słychać. Stąd to chwilę mojego takiego zdziwienia, co to za dźwięki dziwne, bo mam słuchawki. Nie. Papier kraftowy wytrzymały na wilgoć, ale papier skrapowy to już tak sobie. Więc tu palcem. Tu palcem. I zamknięcie tutaj mamy. No to co? Na magnesik. Ja sobie tutaj do tego albumiku przygotowałam takie małe magnesy. One mają chyba po pół centymetra. Tak, po pół centymetra średnicy. Sądzę, że one wystarczą. Nie za bardzo ten rozmiar ma aż takie duże znaczenie. A mówimy tu jednak o małych albumach. Tak na środek, ponieważ w albumie tutaj, w tym bloczku, mamy takie karty. Ja sobie je wykorzystam właśnie jako zamknięcie. Wytnę sobie. Może tą żaglówkę napisem. One są stosunkowo małe. W tej większej kolekcji są o wiele większe. I muszę sobie dociąć już na macie. Jak znajdę matę? Dokładnie, tutaj muszę dociąć na macie. Chyba poszło mi coś krzywo tutaj. No, milimetr. Gdzie zjadłam? Taka łapczywa byłam. Mam nadzieję, że nie słychać, jak mi tutaj burczy w brzuchu. Ja tu mam jakieś takie ścineczki. O, coś tutaj mi pozostało i to idealnie. To jest chyba właśnie coś, co można potem wykorzystać na bellyband. Coś tutaj mi pozostało, jakieś ścineczki i mogę pokorzystać. Ale fajne jest to, że pomimo tego, że w małej kolekcji są te malutkie, takie właśnie, no, takie obrazki małe, to one z drugiej strony, słuchajcie, mają normalnie arkusz skrapowy. W MeTime, no to macie z drugiej strony ramki. I uważam, że to jest w ogóle mega, mega duże faux pas marki, z której oni, no, do tej pory nie zrezygnowali, więc nie wiem, nikt mi nie powiedział. Wy mogliby właśnie z drugiej strony robić arkusz normalnie skrapowy. Bo te ramki to chyba najmniej atrakcyjną rzeczą właśnie są do wykorzystania w kwestii właśnie użytkowania. Ja mam drugi magnes. Właśnie papierów z Mintaja. Chwilę zawahałam. Nie mam za bardzo jeszcze żadnych takich, no, ścinków. Trochę mi szkoda tutaj cały arkusz gdzieś tak zużywać. Więc chyba sobie zużyjemy po prostu tutaj ten arkusik.
Musiałabym gdzieś po prostu pociąć coś na to, żeby podkleić. Chyba, że na razie tego nie będę przyklejać. Dobra, zróbmy to już tak. Bo potem będę się motać, wracać. A nie będzie to dla Was komfortowe. Tutaj mam coś tak poharatany papier. Niestety mój thinner powoli kończy swój żywot. Ja miałam podejść takiego naszego tutaj lokalnego magika, jak to panie różne określają w kwestii ostrzenia nowych gościu. Podobno dużo różnych dziwnych rzeczy potrafili naostrzyć. Z polecenia gdzieś tam dowiedziałam się. Dobra. No i właśnie to ostrze chciałam tam zanieść, bo jak widzieliście, mój trymer jest taki duży i jest to Fiskars Precision. On jest już niedostępny, więc jeśli już, to możecie gdzieś go próbować kupić z drugiej ręki. Przy czym nie polecam, bo prawdopodobnie jeśli ktoś sprzedaje z drugiej ręki, to on właśnie jest już tępy. W teorii ostrze samoostrzące się, w praktyce no kończy swoje żywot. No ile razy może się samo naostrzyć, nie? Najlepiej właśnie, jakby to ostrze było wymienne i je można wyciągnąć. Więc ja nie wiem czemu. No w sumie wiem czemu marka nie produkuje ostrzy wymiennych, bo jest to dla nich nieopłacalne. Fiskars nie jest marką, która kieruje produkty do skraperek. Tylko jest to marka bardzo multi narzędziowa, tam po prostu ostra do wszystkiego i do niczego, nie mogę powiedzieć. No nie, ja się tam nabijam, nie, że do niczego. To nie jest prawda. Można tak wykorzystać, ale tu są napisy też, kuźwa. Sorry. To jest najgorzej, jak są napisy i to nie wygląda później dobrze, jak te napisy są nie tą stronę naklejone. Naklejam tutaj papier skrapowy na naszą kieszeń, to możemy to już zakleić. Jak mówię, album nie będzie mocno rozbudowany. Nie ma po prostu takiej za bardzo możliwości, jest on dość cieniutki. No i on też nie może za bardzo rosnąć, że tak powiem, w związku z tą okładką. Więc absolutnie tutaj nie szalałabym z rozbudowywaniem go. Dobra, i teraz co? Jakiś arkusik tutaj na tą klapunię. Tutaj najlepiej byłoby wziąć duży arkusz. Ja generalnie mam duży arkusz, ale powiedziałam Wam, że robimy z jednym bloczkiem, to kontynuuję działanie z jednym bloczkiem. Popatrzmy. Oczywiście już przeglądam to kolejny raz. Deski weźmiemy. Weźmiemy deski. I później po prostu te deski do czegoś innego będę musiała wykorzystać. No nie muszę tutaj nic odmierzać. 9 i 2. Na wysokość i szerokość 13 i 2. No to już w sumie mam ścinki. Już nie musiałam przyklejać tam. No właśnie. I dobra. Dobra. Tam, gdzie jest magnes, przykładam sobie i ręką tutaj zaznaczam, tam gdzie mam palce, to wiem, że będzie magnes, będzie łączenie. Przyciskam, otwieram i tu wygładzam.
Oczywiście, po co mi kość? Po co, jak mam palce? No. I mamy stronę tak naprawdę gotową. Robię sobie teraz właśnie odbicie lustrzane od razu. Myślę, że fajny patent właśnie, żeby to było odbicie lustrzane. Przyspieszy to dość mocno pracę nad albumem. Będę musiała zamknąć okno. Po prostu sąsiedzi to się u nas zawsze muszą nudzić. Jak nie my hałasujemy, to ktoś inny zawsze. Czy już skończył? Jest szansa, że skończył? Jakąś piłę słyszałam. No ja mówię, no ja mam słuchawki, to mogę też nie słyszeć idealnie wszystkiego. Tak, tutaj miałam ten fragmencik po tej pierwszej kieszeni. Więc tak, ja chcę, żeby tutaj było 5,5. 5,5. Sobie może tu zaznaczę. I muszę tutaj tak zagiąć, żeby właśnie mieć to 5,5. Ale wtopa. Parę razy coś mi tutaj poleciało źle, ale na szczęście nie będzie tego widać. Czy ja mam kilka nożyczek? Oczywiście, że mam kilka nożyczek. Czy używam je, jak mi się podoba? No trochę. Te są już takie trochę zniszczone. To jedno. Ok, i tutaj będziemy mogli wykorzystać sobie te dechy. Od razu. Bardzo fajnie. O, nawet tam, gdzie ta deska idzie, to mogę. Nie, bo tutaj jest ten nieszczęsny ślad po klejeniu. Więc tutaj. 5, 2. Mam nadzieję, że dobrze. A, źle. Krzywo papier przyłożyłam. Ajajajajaj. No. Krzywo mi poszło to cięcie. To sobie na razie zostawię. Aha, mam jeszcze tutaj to. To wykorzystamy sobie może to koło ratunkowe. To wezmę sobie może na spód tego beżowego też jeszcze nie było. A wezmę sobie jeszcze jedne te deski, tak? Bo nie ma jeszcze te deski. Bo będzie dzięki temu fajne takie nawiązanie. A to, co mi zostanie, to ja sobie wykorzystam później. Nie ma problemu. 5 i 2. To był mały arkusz i niestety poszło mi krzywe cięcie wtedy. Tutaj też coś delikatnie. Widzicie, jak mi farpie? Muszę to docinać sobie. Coś krzywo po prostu idzie ostrze, bo listwa już dobrze nie przylega. Więc to jest moja bolączka. Poza tym, że ostrze się tępi. Poza tym, że ostrze się tępi. I sobie dam ten arkusik tutaj na spód. Więc tak właśnie można kleić kieszeń po raz kolejny. Ale to, co będzie istotne, to wymierzyć i tak, żeby
tą kieszeń wkleić dobrze, no bo ona nie jest w rozmiarach tego skrapowego papieru, ona jest ciutkę większa. I można właśnie kieszeń robić dwojako, czyli tak troszeczkę właśnie większą, tak jak tutaj zrobiłam od papieru skrapowego bądź od równą rozmiarowi papieru skrapowego i tutaj nie. Tutaj jeszcze został ten klej. Macie się klej. A, nie docięłam sobie tutaj tego paska po klejeniu. Zapomniałam już o kolejności. Tutaj to, tutaj to. Zobaczmy, czy to będzie równo na bank, czy krzywo wkleiłam. Będzie dobrze. Troszeczkę może krzywo. Nie wiem, czy tam się uda jeszcze wciągnąć. Dobra. Ta kieszeń nie była na środku. Sto milion razy będę to kleić w ten sposób. No, do takiej metody to najlepiej kieszeń robić równą rozmiarowi papieru skrapowego. I ja też tak robię. Po prostu się uparłam teraz w ten sposób, żeby zrobić. Zależy od wymiarów trochę strony, jak mi jest wygodniej. Tutaj zrobiłam po prostu te bigowania wcześniej. No, tutaj jest ciągle coś krzywo, nie tak. Coś się tutaj zostanie po prostu większa odległość. No dobra. Bo już klej złapał. Nie będę tego poprawiać. Zaletą takiego sposobu klejenia będzie na pewno to, że ta kieszeń będzie przylegać znacznie mocniej. Szczególnie jeśli będzie ta kieszeń niemalże równa rozmiarowi papieru skrapowego, to tutaj po prostu będzie to wszystko lepiej się trzymać. Karty, które będą tutaj wkładane, one będą nie będą gdzieś tam się przesuwać trochę niekontrolowanie, bo tak może być, jeśli kieszeń będzie za luźna. Te karty po prostu będą trochę tam latać, ale warto wziąć pod uwagę, że na karty pójdą jeszcze zdjęcia. I fajnie, żeby tam ciutkę w tej przestrzeni jednak było. Szczególnie jeśli ktoś będzie na te karty przyklejać zdjęcia, a nie po prostu je wsuwać w kieszeń. A tutaj mamy jakby dwie możliwości. I mamy to, mamy to. Jest mnóstwo sposobów klejenia stron. Może przy następnych pokażę Wam właśnie kolejne metody. Zobaczymy, jak tutaj wyjdzie, jak mnie natchnie. Każdy ma inne możliwości, inne rzeczy mu się podobają. Dobra. I tutaj. Znów coś potrzebujemy. Tak, na to docięłam sobie to. No nie, bo ten jest wzorzysty już. Tu mam napisy. Aha, sobie wycięłam tutaj te kwiatki. No dobra. Bo myślałam. Może muszelki. To będzie takie nawiązanie po prostu do tej strony, której odbicie robimy lustrzane. Tutaj miałam klejem. Trochę tak.
Przyglądam się, gdzie są jakie napisy. I już mogę ciąć. 13 i 2. 9 i 2. Prawo, lewo, góra, dół. Dobra. No. Tak jak wspomniałam, zabieram się stopniowo już. Rozglądam się od dłuższego czasu już za nowym trymerem czy tam gilotyną. Więc możecie coś tutaj podpowiedzieć koleżance z Krapowej. Widzę, że też na kamerze już jest coraz ciemniej. Rozjaśnię tutaj. I zaraz. To jest z tych samych rozmiarów? Prawie. No bo muszę dociąć coś takiego samego. Lato, lato i polecie niestety. Chyba wymowę latarnię morską. Ona taka jest bardziej kolorowa. To jest trochę takie mdłe. Takie trochę mdłe. Latarnię morską. Latarnię morską na pewno dziś jeszcze wykorzystam. Dobra, zróbmy tą latarnię morską. Może ją mocno obcięłam? Nie, jest takich samych rozmiarów. Prawie. Jeszcze muszę pamiętać o tym magnesie. Żeby nie zapomnieć o magnesach. Czasami wbrew pozorom to te mniejsze albumy wcale nie są tańsze w wykonaniu, ponieważ na przykład jakieś zamknięcia na sznurki tutaj, to czasami trudno może być to gdzieś wcisnąć, szczególnie z tymi kółeczkami i ćwiekami. Łatwiej może być zrobić właśnie, jeśli już jakieś wiązania takie prostsze, na wstążki. Ja takie robiłam między innymi. I też wcale nie uważam, żeby jakoś tak sobie. Aha, będzie troszeczkę to innego rozmiaru. Mimo wszystko. Biorę teraz kolejne magnesy niepotrzebnie. Dobra. Żeby tak wycelować na środek. Godzina nagrywania i już po prostu słońce jest hen daleko. Ledwo co widać tutaj. Dobra. Zaraz to wkleję. Jeszcze tutaj te dechy. Ściągnęłam tą folię? W ogóle? Z magnesu? Halo? No oczywiście, że nie.
Tak, czuję, że coś łapie niezbyt. No i mamy tutaj ten kawałek analogicznie. Zakręciłam się, nie to. Odbicie lustrzane. Chyba ten sam układ, ale jednak są jakieś tam różnice. Wydaje mi się, że to będzie bardzo fajne i też szybciej ułatwi, i też ułatwi mi pracę. Będzie mi tutaj wszystko szybciej szło przy klejeniu. Się tak zastanawiam, czemu to tak jakoś ucieka ta karta. No Magnus ją będzie musiał przytrzymać w ryzach, bo widzę, że coś tak coś ucieka tak na boczek. Wygląda na prosto, to nie wiem czemu. Dobra, no i słuchajcie, stronę okładkową mamy zrobioną, tutaj jedną, tutaj drugą, pozostaje dociąć jeszcze maty. Ja to już zrobię poza kamerą, a ponieważ robi się już dość ciemno, to na razie przerywam nagrywanie i widzimy się w kolejnej części. Cześć!